Cześć! Chwilej mnie nie było, bo chciałem trochę odpocząć po wypadku, który mi się zdarzył na zawodach wspinaczkowych. Otóż byłem asekurowany przez gościa, który chyba nie do końca wiedział, jak to się powinno robić i niestety spadłem na ziemię z około 5 metrów. Miałem bardzo dużo szczęścia, bo nic mi się nie stało, także wracamy do działania. Szczególnie, że mam teraz trochę więcej czasu, bo w Sydney mamy kolejny lockdown, i to właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. A na końcu będzie ciekawa informacja dla osób, które myślą o emigracji do Australii. Australia jako wyspa miała ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Wystarczyło zamknąć granice, wyłapać wszystkie przypadki, a jeżeli ktoś już otrzymał pozwolenie na wlot do kraju, no to wtedy zmuszony był do dwutygodniowej kwarantanny. Dzięki temu żyło się całkiem normalnie. Nie mieliśmy żadnych obostrzeń, mogliśmy się swobodnie spotykać, nie musieliśmy nosić maseczek. Jedyne, co musieliśmy robić, to kiedy się szło do restauracji czy do sklepu, to trzeba było się skanować telefonem. Chodziło o to, że gdyby pojawił się przypadek koronawirusa, no to wtedy wystarczyłoby wyizolować te osoby, które przebywały w danym czasie, w danym pomieszczeniu, i reszta społeczeństwa mogła normalnie żyć. Wydaje mi się, że właśnie przez takie komfortowe życie Australia nieco przespała szczepienia i dzisiaj tylko 6% społeczeństwa jest zaszczepiona. Pod koniec czerwca pojawiło się 30 nowych przypadków koronawirusa. Władze próbowały znaleźć pacjenta zero, czyli tą osobę, która w jakiś sposób wniosła wirusa na wyspę, ale nie udało im się tego dokonać. W związku z tym podjęli radykalną decyzję, że ogłosili w ciągu dnia, że o północy wprowadzają lockdown w całym Sydney na dwa tygodnie. Cały czas możemy wychodzić z domu, jeżeli chcemy zrobić zakupy, albo musimy iść do pracy, chociaż jest zalecane, aby zostać w domu. Możemy także wychodzić na dwór, poćwiczyć w grupach do 10 osób. Jedyne, co musimy robić, to w zamkniętych pomieszczeniach musimy nosić maseczki. Czyli nie jest tak źle, ale klasycznie ludzie wpadli w panikę i zaczęli wykupywać mięso, warzywa czy klasycznie papier toaletowy. Ale wydaje mi się, że tym razem sklepy były na to gotowe, bo po dwóch dniach wszystkie towary wróciły na półki i nie ma problemu z dostępnością. A jakie są kary za nieprzestrzeganie obostrzeń? Dwóch nudystów postanowiło wybrać się na dziką plażę i wyobraźcie sobie, że zostali zaatakowani przez Jelenia. Uciekli w las, ale niestety się zgubili, więc zadzwonili po pomoc. Policja odnalazła nagich mężczyzn i wlepiła im karę w wysokości tysiąca dolarów. I ja w zasadzie ich trochę rozumiem, bo nie ma nic gorszego na świecie, niż blaknąca opalenizna na pośladkach. I tak sobie siedzę w domu i zacząłem myśleć o dodatkowym projekcie, o którym chciałbym wam teraz opowiedzieć. Jak wspomniałem wcześniej, cały czas można przylecieć do Australii, ale jest to nieco trudniejsze. Cały czas nie można przylecieć na wizie turystycznej, ale możecie przylecieć do pracy. Z tym, że oprócz tego, że pracodawca musi wam zasponsorować wizę, no to musi także poprosić rząd o zgodę na to, abyście mogli wlecieć do kraju. Także jest to nieco trudniejsze, ale cały czas do zrobienia. Tylko jak znaleźć takiego pracodawcę? I tutaj cały na biało wchodzę ja. Jeżeli pracujesz w IT i myślisz o przylocie do Australii, to mogę spróbować pomóc. Myślę o tym, żeby spróbować świadczyć pewnego rodzaju usługi doradcze. Jak to widzę? Myślę, że powinniśmy zacząć od rozmowy na Skype, aby zobaczyć jaka jest Twoja sytuacja i czy wyjazd do Australii na pewno jest dobrym pomysłem. W swoich odcinkach często przedstawiałem zarówno zalety, jak i wady emigracji, także wydaje mi się, że potrafię być w miarę obiektywny. Jeżeli po rozmowie cały czas będziesz uważać, że wyjazd do Australii to fajny pomysł, to spróbuję ci znaleźć pracodawcę. Żeby być z Wami w pełni transparentnym, no to kto będzie za to płacił? Otóż dogadałem się z firmą rekrutacyjną, której właściciela znam i któremu ufam, że jeżeli uda mi się znaleźć Wam pracę, no to wtedy ja dostanę od tego prowizję. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, to napisz proszę do mnie maila. Adres zostawiam w opisie odcinka, no i zobaczymy, co da się zrobić. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!